Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu otwierającym siódmą kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piłkarze UKS-u przegrali z Wartą Poznań 0-2, a obok mnie trener zwycięskiej drużyny Dawid Szulczek. Trenerze, wielkie gratulacje, zrobiliście coś, co przez ponad rok tutaj nikomu się zrobić nie udało. Dobry wieczór, dziękujemy bardzo. Mamy świadomość tego, że UKS u siebie jest bardzo groźny. Pokazał to już w tych starciach z Koroną i z Pogonią. Wiedzieliśmy, że jedziemy do drużyny, która u siebie gra dużo lepiej niż na meczach wyjazdowych w Ekstraklasie. No i byliśmy przygotowani na to, że musimy być mocno skoncentrowani na swoich zadaniach. Nie tylko w obronie, ale też w ataku. Mamy świadomość tego, że musimy od siebie oczekiwać lepszej gry z piłką przy nodze w tej fazie, kiedy ją posiadamy. Cały czas nad tym pracujemy. Ta nasza drużyna się tak naprawdę dopiero tworzy. Coś się rozpadło po sezonie, teraz zbieramy to od nowa. Myślę, że z meczu na mecz dochodzimy też fizycznie, łatwiej jest nam się organizować, ale na pewno dużo dobrych zachowań w obronie. Oczywiście mieliśmy też trochę szczęścia, ale biorąc pod uwagę poprzednie 6 kolejek, tego szczęścia nam brakowało, więc tak reasumując, myślę, że dzisiaj się to trochę wyrównało. Dziękuję za to podsumowanie i poprosimy o pytania do trenera Warty. Dobry wieczór, trenerze. Antek Malinowski, Łódź Ekstraklasa. Gratuluję wygranej i mam takie pytanie. Bardzo przyzwoicie zaprezentował się dzisiaj między słupkami Jędrzej Grobelny. Czy utrzyma on miejsce w podstawowym składzie, nawet jeśli Adrian Lis będzie już gotowy do grania? Dziękuję. Dziękujemy bardzo za gratulacje. Myślę, że i w tym ostatnim meczu dzisiaj Jędrek pobronił na zero i miał dużo dobrych interwencji. Są też rzeczy, nad którymi musi pracować. Na całe szczęście nasza linia obrony też mu pomaga. Ale uważam, że mocno poszedł do przodu. Tak samo Wiktor Pleśnierowicz, tak jak Kajtek Szmyt. Jak sobie zobaczymy rok, półtorej roku temu, w jakim byli miejscu, ile mieli występów w Ekstraklasie, no to wydaje mi się, że każdy z nich wie, że poczynił ogromne postępy. Także mnie to tylko cieszy, że ci młodzi zawodnicy, którzy tutaj w Warcie są po tym, jak skończył się wiek młodzieżowca, wyglądają dobrze. Mówię o Pleśnierowiczu, o Grobelnym i też o Koradzie Matuszewskim, który dochodzi do zdrowia, bo to nie jest łatwe po skończeniu wieku młodzieżowca utrzymać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Czy utrzyma miejsce? Akurat tu mam łatwe zadanie, bo mamy taką umowę z trenerem bramkarzy, że on podejmuje decyzję, kto broni, więc trzeba pytać jego, ale wydaje mi się, że utrzyma. Lekka presja na trenera bramkarzy. Krzysztof Syński, Telewizja Toja. Panie trenerze, statystyki są dla Was super. Dwa strzały celne, dwie bramki dzisiaj. Ostatnio mieliśmy 0 strzałów celnych i 0 bramek. Więc jest postęp. Jest postęp, tak. Całościowo oczywiście, że w polu karnym przeciwnika mieliśmy sporo szczęścia. Myślę, że ten gol strzelony w zamieszaniu, nie wiem do końca co tam było. Do teraz w sumie się zastanawiam, czy to był faul Kupczaka, czy tam się coś... Okej. Okay. Natomiast nie wiem, nie widziałem tego tak dobrze. Wydaje mi się, że mogliśmy 3 celne strzały i 3 bramki. Ale fakt jest taki, że my musimy nad tym pracować. Tego jest za mało. Za mało jesteśmy w polu karnym rywala. Za często się pozbywamy piłki w tak prosty sposób. W sytuacjach, kiedy ktoś na przykład nas nie presuje, mamy ją opanowaną, chcemy zagrać, gramy nie na tą nogę. Jesteśmy wszyscy tego świadomi. My nad tym pracujemy. Jak zawodnicy będą się czuli lepiej fizycznie, ci, którzy dochodzą po urazach, powiedziemy chwilę ze sobą, teraz jest przerwa na kadrę, to też powinno to pójść do przodu. W zeszłym roku była taka sytuacja, po 7 meczach mieliśmy 9 punktów, nasza gra nie wyglądała dobrze. Też było to wszystko szarpane, po przerwie na kadrę było dużo lepiej i myślę, że teraz też tak będzie, że w drugiej części rundy, już po tej pierwszej przerwie na kadrę, będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać, jeśli chodzi o grę w piłkę. Dawid Cytrowski, Radio Poznań. Gratuluję panie trenerze. Mam wrażenie, że Warta coraz bardziej zaczyna przypominać Wartę w solidnej defensywie. Zaczęli wracać zawodnicy, którzy byli kontuzjowani i zastanawiam się, czy to spotkanie dzisiejsze jeszcze bardziej utwierdziło pana w przekonaniu, że to wejściowe ustawienie z trójką stoperów to jest takie najbardziej optymalne i stworzone dla Warty, no bo mam wrażenie, że po prostu solidniej wasza gra w defensywie wygląda, kiedy gracie w tym sprawdzonym systemie.
Jak przychodziłem do Warty, to był mój pomysł, przedstawiłem go dyrektorowi Mozyrko, że chciałem, żeby Warta grała na trójkę, wtedy Iwano Witrałka mieli wprowadzać piłkę, grać dużo skosów, tak to wyglądało w pierwszym spotkaniu z Płockiem. Potem to wszystko się zmieniało, zmieniali się piłkarze, natomiast no, moje zdanie jest niezmienne, chciałbym grać na trójkę z tyłu, stąd od praktycznie pierwszej konferencji, już przed pierwszym meczem cały czas mówienie o tym, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś stopera. I dzisiaj pierwszy raz mogliśmy wystawić trójkę nominalnych stoperów. Do tej pory musiał grać tam albo Kupczak, albo Bartkowski. Też wydaje mi się, że jak fizycznie dojdzie Stavropoulos, a Dawid Szymonowicz będzie już całkowicie zdrowy, to też to jeszcze będzie lepiej wyglądać, choć uważam, że dzisiaj już to też to wyglądało bardzo solidnie. Cieszy mnie to, jak Wiktor Pleśnierowicz się wkomponował. No i to, że mamy rywalizację na wahadłach. Wchodzi Borowski, Borowski gra bardzo dobrze. No ale Bartkowski też gra bardzo dobrze. Matuszewski za chwilę dojdzie, będzie ciekawa rywalizacja na lewej stronie. No i super, aby tak było dalej. Dużo czasu poświęciliśmy w okresie przygotowawczym na rzeczy związane z obroną pola karnego, blokowanie strzałów. No i te mecze tak wyglądają, że jak już trzeba coś w tym polu karnym poblokować, to jest okej. Tylko że w tabeli do 80 minuty bylibyśmy pewnie w top 5, ale niestety po 80 minucie często brakowało nam energii. Wiem, że po przerwie na kadr będzie z tym lepiej. Mogę? Stary, tutaj, bo mnie nie widać, koledzy kamerzyści mnie zasłonili. Wojciech Filipiak, Dziennik Sport. Panie trenerze, no, zwycięstwo Warty jest bezdyskusyjne i tu nie ma co dyskutować nad tym. Zasłużone jak najbardziej, znakomita taktyka, skuteczny atak, obrona żelazna wręcz, powiedziałbym, ale zgrzyta w tym mnie jedna sprawa, 27 fauli. Czy w pana pojęciu faul to jest takie normalne zagranie taktyczne, jak wyrzut z autu, czy dośrodkowanie, czy po prostu, no, jakie jest pana rozumienie pojęcia fair play w tej sytuacji? Myślę, że to rekord, odkąd jestem trenerem Warty. Nie miałem pojęcia o tej statystyce, więc nie mogłem się przygotować na to pytanie, ale myślę, że to wynikało z tego, że po prostu traciliśmy w prosty sposób piłkę. No i ten zawodnik, który był najbliżej, miał jakiś wyrzut frustracji, chciałbym szybko odzyskać, stąd brały się te faule. Po drugie, no, UKS po awansie ściągnął dwóch zawodników bardzo dobrych, prawdopodobnie kluczowych, Tejana i Ramireza. No i nie jest z nimi łatwo, więc czasami moi zawodnicy musieli faulować. Ale nie trenujecie takich zagrań, fauli? Nie trenujemy faulowania, trenujemy rzeczy związane z grą w obronie, ale nie fauli, nie faulowania. Dziękuję. Dobry wieczór. No cóż, każda seria kiedyś ma swój koniec. Dzisiaj musimy przełknąć tą żabę. Na pewno jest to rozczarowujące, jeśli o nas chodzi, ale myślę, że takie mecze, jeśli nie możesz wygrać, to nie możesz przegrać, no, możesz zremisować. Bo każdy punkt jest ważny, każdy punkt jest cenny. I chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, o co tutaj właśnie gramy. Duże pretensje miałem o tą pierwszą bramkę, bo w taki sposób stracić... No nie możemy na to pozwolić. Pomimo tego, w tej pierwszej połowie uważam, że graliśmy niezłe spotkanie. Brakowało skuteczności, brakowało wykończenia. Czasami powinniśmy szybciej zmieniać stronę. Za długo to trwało, gdzieś tam na jednej stronie przeniesienie ciężaru gry. Ale stwarzaliśmy jakieś tam sytuacje, kontrolowaliśmy po tej bramce, wydawało się to, co się dzieje na tym boisku, i tak naprawdę Warta wypunktowała nas. Druga bramka po rzucie karnym moim zdaniem wprowadziła trochę nerwowości. Warta mądrze grała w defensywie, bardzo solidnie. I niestety nie udało nam się strzelić, no to zabrakło bramek, bo Warta była skuteczna w tym elemencie. Mając, nie wiem, dwie czy trzy sytuacje, licząc tą próbę rozegrania i błąd przed naszym polem karnym, gdzie tam w konsekwencji bramka została nieuznana, no to więcej sytuacji Warta nie stworzyła, ale wygrywa ten, kto strzela bramki. My niestety dzisiaj nie byliśmy w stanie tego zrobić. My, tak jak mówię, bardzo bolesna ta porażka. Tym bardziej, że na kolejny mecz będzie trzeba czekać dwa tygodnie i
musimy też mieć świadomość, że kolejny mecz gramy w Częstochowie z Rakowem, więc na pewno bardzo trudny pojedynek dla nas. Walczymy dalej, no tak jak mówię, chcę, aby wszyscy mieli świadomość tego, o co tutaj gramy w tym sezonie i musimy się podnieść. Czekamy na pytania. Krzysztof Sadzicki, Telewizja Toja. Panie trenerze, Warta dwie bramki, dwa celne strzały. U was, jakby tak doliczając, powiedzmy, próbę Tejana, to dwa celne strzały, tylko jeden tak naprawdę został zaliczony. Czy to też jest coś, co pana martwi? Ile tam było strzałów, czy ile zablokowanych? Wydaje mi się, że z gry stworzyliśmy sobie na pewno więcej jakichś tam sytuacji. Nie były to sytuacje stuprocentowe, ale patrząc na to, jak chociażby w tej pierwszej połowie graliśmy, to z przebiegu gry naprawdę w pierwszej połowie nie wyglądało to źle. Tak jak mówię, brakowało czy ostatniego dogrania, czy decyzje, bo pamiętam sytuację w pierwszej połowie, kiedy Dani zdecydował się na uderzenie, a Kai doskonale wbiegał w pole karne. Byłem przekonany, że Dani, mając to coś, obsłuży go dobrze, zdecydował się na strzał. Ten strzał nie był jakiś rewelacyjny, stąd albo tych strzałów rzeczywiście nie było na tyle, ale też Warta, grając w ten sposób, ciężko było gdzieś tam przed polem karnym znaleźć sobie to miejsce do tego uderzenia. Kilka razy udało się przedrzeć bokiem i te piłki gdzieś tam przelatywały, ale efektów nie było. No to właśnie trochę chciałem pociągnąć jeszcze ten wątek, czy to Pirulo, czy Daniego, bo była sytuacja taka, że Pirulo tam chyba czekał w pierwszej połowie na piłkę, gdzie był niepilnowany. Potem to decyzja właśnie Daniego, gdzie mógł podawać, zdecydował się na strzał. Teraz pytanie, czy to chodzi o komunikację, czy piłkarze za bardzo chcą po prostu? No ja myślę, że decyzje są kluczowe. No. Jeśli podejmujesz słuszne decyzje, dobre, to efekty też są inne. Na pewno nie można odmówić moim zawodnikom tego, że chcieli, ale te decyzje są w kluczowych momentach bardzo ważne. Razem z nami jest Kamil Dankowski, kapitan Łódzkiego Klubu Sportowego. Kamil, nie tak ten mecz miał wyglądać, a już na pewno nie takim wynikiem to spotkanie miało się zakończyć. No tak, no nie takim wynikiem i nie tak miał ten mecz wyglądać. Głupio stracona pierwsza bramka. Wiedzieliśmy, że Warta gdzieś gra te piłki za plecy. No i niestety, no spadła z tego bramka. Twierdza upadła i... No i każdy musi sobie zrobić po tym meczu po prostu rachunek sumienia i tyle. Czekamy na pytania do Kamila. Krzysztof Sędzicki, Telewizja to ja. Czego bardziej szkoda? Bramek straconych czy bramek niezdobytych, tak to nazwijmy, bo tych sytuacji było dzisiaj może nieklarownych kilka, ale no widzę, że jest żal o bramki stracone przede wszystkim chyba jednak. Że jest żal? Nie, to w ogóle to, co że powiedziałem, rachunek sumienia, to w kontekście nie takim, po prostu od siebie zaczynam, że każdy musi od siebie więcej wymagać i tyle. A oczywiście, tak jak pan powiedział, jak nie strzelamy bramek, to nie wygramy meczu i Warta, z tego co mi się wydaje, miała dwie takie sytuacje, po których strzeliła bramkę i szkoda, bo na pewno ten mecz nie był do przegrania, bo nie graliśmy naprawdę słabo, aczkolwiek przegraliśmy 2-0 i wiemy, jak to wygląda. To może inaczej, u was tej piłki w piłce było więcej niż u Warta i tak jest 0-2. No dokładnie. I jest 0-2, nie ma punktów i to jest najgorsze. Czy po takim meczu teraz właśnie chce się zagrać kolejny jak najszybciej, czy właśnie w związku z tym, że jest przerwa na reprezentację, będzie się to wszystko kumulowało, a jeszcze potem Raków tak naprawdę, no to już w ogóle. No na pewno mentalnie trzeba się dobrze przygotować, bo wiemy, że tutaj jedna porażka na Puszczy. Druga porażka u nas w domu, gdzie naprawdę tutaj długo nie przegraliśmy meczu i praktycznie ostatni mecz z Pogonią bardzo dobry w naszym wykonaniu. No i to boli, na pewno psychicznie jest ciężko, bo jesteśmy ambitnymi ludźmi i chcemy wygrywać naprawdę te mecze. No i myślę, że ta przerwa na kadrę może popracujemy, dopracowujemy lepiej niektóre detale, na pewno trenerzy to nam pokażą wszystko, pewnie jutro będziemy mieli odprawę też z tego meczu, więc
już na szybko to musimy zobaczyć, co było dobre, co było złe. No i myślę, że ta przerwa zrobi nam dobrze i z podwójną siłą trzeba pojechać na Raków. Ostatnia rzecz ode mnie, bo widziałem parę było takich sytuacji, gdzie może niekoniecznie u ciebie, ale czy to tam Dani, czy Pirulo mieli gdzieś do siebie pretensje, że może nie tak trzeba było zagrać. Czy to bardziej chłopaki za bardzo chcieli, czy po prostu gdzieś na boisku brakowało komunikacji, że już naprawdę zaczęło się robić tak nerwowo? Nie, myślę, że akurat w kwestii komunikacji to wiadomo, oni gadają w tym samym języku, więc myślę, że mają bardzo dobrą komunikację. Może bardzo chcieli, no ciężko mi powiedzieć, nie chcę tam oceniać kolegów z drużyny, bo to nie jest moja sprawa. Jest od tego trener, sztab trenerski i oni w tym kontekście mają najwięcej do powiedzenia.